Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś będziemy testować, tak jak widzicie po tytule, długopisy, kredki do makijażu. Na pewno pamiętacie z czasów szkolnych, albo w waszej szkole teraz jest, są takie długopisy czy kredki, gdzie zmieniacie kolory, naciskając je od góry. Jak ja chodziłam do szkoły, było coś takiego, nazywało się ten magiczny długopis. Mam dwa produkty z Benefitu, to są te nowe produkty do brwi i mam dwa produkty z Revolution, Make Up Revolution. I jeden to jest do oczu, a drugi jest do ust, więc fajnie, że sobie dzisiaj... To jest do oczu? Lip liners. Jeden lip, jeden... Aha, okej. Ten jest do oczu i do ust, a ten jest tylko do ust. Już dawno chciałam przetestować. Także dzisiaj będziemy je testować. Wiem, że jeszcze marka Clarence wypuściła coś takiego, ale nie mam go. Więc dzisiaj tylko te dwie firmy. No jestem bardzo ciekawa, jak to zadziała, czy... Tak jak normalna kredka, czy one może będą jakieś twardsze z tego powodu, że są w takiej, a nie innej formie. Okej, mam tutaj cztery. W ogóle czuję się jak w szkole, naprawdę, co to ma być? Mam nadzieję, że te kosmetyki okażą się takimi, które ułatwiają nam makijaż, a nie utrudniają, że ten mechanizm się nie będzie psuł, bo już mi się coś wyskakuje. Dobra, zaraz przetestujemy wszystko. Zacznijmy może od brwi. Brow Contour Pro, to jest nowy produkt w Sephorze. Nowy produkt z Benefitu. Ostatnio była premiera, niestety nie mogłam na niej być, bo byłam za granicą. Natomiast ja dostałam go już przed premierą, ale czekałam do tego testu, żeby z Wami się tutaj podzielić. Już raz Hania mi robiła nim brwi. No i właśnie byłam bardzo ciekawa, jak sobie sama poradzę. Mam Blonde Light i Brown Light. I tutaj Hania Wam już na naszym vlogu pokazywała, że właśnie tutaj są dwa kolory do brwi i dwa kolory jaśniejsze. Jeden to jest korektor, drugi to jest rozświetlacz, taki, który nakładamy pod łuk brwiowy. I właśnie dała mi w dwóch kolorach, żeby mogła sobie nagrać film. I Revolution wypuściło właśnie te produkty też wcześniej. Miałam je nagrać z siostrą, ale w końcu nie zdążyłyśmy. Tak wyglądają i jak widzicie, są tu różne kolory. Ciemny to jest eyeliner, a te tutaj brąziki to są właśnie takie kredki do ust. Zacznijmy może w takim razie od brwi. Zobaczmy sobie, jak wyglądają te kolory. Zacznę od jaśniejszego. Zacznę od tego Blonde Light, cztery kolory. I zrobię sobie tutaj swatcha. I przełączam. Okej, po prostu przełączam. Nie muszę nic, po prostu przeklikuję je między sobą, tak jak to było z tym długopisem. Definer, czyli korektor. No to są dwa po prostu takie korektory, można powiedzieć. Zaraz Wam pokażę z bliska. Deeper Shade i Lighter Shade. Chyba powiem szczerze, że twardo się nakłada. Zobaczymy, jak będzie na brwi. Tak wyglądają te jaśniejsze kolory. I teraz ciemniejsze. Highlighter, on jest chyba praktycznie taki sam w tych obu przypadkach. Tak, dla mnie to te kolory się w ogóle nie różnią, jeżeli chodzi o te rozjaśniacze. Te się natomiast różnią. Tu mam swatch, jak widzicie, te kolory są zdecydowanie ciemniejsze, natomiast kolory korektorów są praktycznie takie same. Aha, jak to się wyłącza w ogóle, żeby to w ogóle... Aha, trzeba jeden z nich nacisnąć, żeby się schowało. Okej. I teraz Make Up Revolution. Tu mam ten, tą czwóreczkę tylko do ust. Ojej, jakie to jest sztywne. Dlaczego to... Czego tu nic nie wyszło? Słuchajcie, nic tu nie... Może to trzeba przekręcić. A, to się przekręca, żeby to w ogóle ruszyć. Jakby, żeby to natemperować, bo to od razu też temperuje. Okej, ale nadal tutaj nic nie mam na końcu. Dziwne to jest. Nic tu nie ma. O co tu w ogóle chodzi? To w ogóle nie działa. No, kręcę w tą stronę tak, jak jest strzałka pokazana. Nic tu nie wychodzi. Czy to jest jakaś instrukcja obsługi? Halo. Pull down on the desired color. Okej, czyli że jeżeli mamy mało koloru, tutaj jest napisane, trzeba przekręcać to, żeby się jakby naostrzyło. O, i teraz dopiero wyszło. Czy trzeba każdy z nich naostrzyć? Tak, trzeba każdy z nich... No to w takim razie jest trochę zabawy. Trzeba każdy z nich tutaj jakby naostrzyć. Ojejku, aż mi ręka boli. Nie wyłazi. Rety. Myślałam, że to będzie łatwiejsze, szczerze mówiąc, żeby trzeba to wszystko... Dobra, tu jest. Mam... Nie, jeszcze ten kolor. To nie jest takie łatwe, jak się spodziewałam. Wyszło, dobra. Wszystko jest, aż mnie ręka boli. Teraz brał kontur. Aha, i dlatego też było mało koloru, czyli tutaj zdecydowanie łatwiej wychodzi. Słyszycie nawet, jak inaczej chodzi ten mechanizm? Jeszcze ten mi został. On musi się tak naostrzyć jakby. Dobra, ten szybciej. Myślałam, szczerze mówiąc, że jeden będzie do, tylko do oczu, a drugi będzie do ust. To miałoby większy sens, żeby właśnie były kolory do oczu. Muszę zobaczyć ten z Clarence'a, czy on jest tylko do ust, czy jest tylko do oczu. A fajny byłby taki, gdzie byłaby kredka do oczu, kredka do brwi, kredka do ust. Dwie kredki do ust, powiedzmy. To by było też fajne. Dobra. Bolą mnie już ręce. Zacznijmy od brwi w takim razie. Spróbuję sobie może z tym jaśniejszym Blonde Light.
I mamy tak. Lighter shade, deeper shade i highlighter i definer. Zaczynamy od lighter shade, bo tak przemiechania u mnie zaczynałam. I nakładam ten lighter shade tutaj z przodu. Deeper shade będę nakładała od łuku w dół. Tak było też na tutorialach, które widziałam, że uzyskujemy dzięki temu tą brew taką bardziej naturalną i ombre, a nie w jednym kolorze. No myślę, że całkiem bardzo jasny jest ten. Jasne. Będzie odpowiedni właśnie dla blondynek. Teraz ciemniejszy, ale kredka jest bardzo kremowa. Ona mi się na początku ciężko nakładała, bo właśnie miałam niewysuniętą. Dosyć jasna jest dla mnie. Może sobie użyję troszeczkę ciemniejszego tego lighter shade z tego drugiego. Jest naprawdę bardzo jasna dla mnie. Okej, ale muszę użyć troszeczkę grzybyka. Jak wiecie, moja ulubiona penseta jest również z Benefitu. To jest po prostu cudo. To jest cudo. Bez niej to ja po prostu nie mogę sobie poradzić. Deeper, okej. Dobrego nakładam. A ponieważ jestem teraz przed regulacją brwi, no to fajnie będzie właśnie tym definerem podkreślić sobie kształt dookoła. No, jest dosyć jasno. I rozetrę palcem. Mam nadzieję, że się wtopi, że nie będzie zbyt jasne. Zawsze jak widzę te tutoriale na Instagramie, to mi się to wydaje, Boże, oni tego nigdy nie wyblendują, a zawsze to im się udaje. W sensie tym dziewczynom, które tak mocno podkreślają brwi. Teraz już trochę minęła ta moda na obrysowywanie brwi dookoła, ale kiedyś to dosłownie tony korektora nakładały dziewczyny na Instagramie, żeby wyrysować tą brew dookoła. Teraz highlighter. Nałożę sobie tutaj, chociaż on jest bardzo podobny do tego korektora, trochę tutaj pod łuk brwiowy. Okej, jakoś nie widzę dużej różnicy między highlighterem a korektorem. Może jeszcze trochę tego jasnego tutaj z przodu. Fajny to jest gadżet, ale powiem wam, że taki efekt bardzo delikatny dodaje. W sensie nie uzyskacie takiego efektu jak powiedzmy za pomocą pomady, ale bardzo ładna taka naturalna brew. Przynajmniej mi się podoba, nie wiem jak wam się podoba, ale mi się naprawdę podoba jak to wyszło. Fajnie, teraz robię drugą brew. Dziś moje brwi absolutnie nie są matchy-matchy, w ogóle do siebie nie pasują, ale to nie szkodzi. Jedyne zastrzeżenie, jakie bym miała tu przy tym produkcie, bałabym się, że szybko mi się zużyje, ponieważ dosyć dużo się go zużywa tak na raz. Coś mi się z tą brwią nie podoba. No czasami tak jest, że jedną się lepiej maluje, drugą gorzej. Okej, w takim razie teraz ten drugi produkt. Najpierw coś do ust. Rozumiem, że mamy tutaj i jaśniejsze, i ciemniejsze kolory. Obrysuję sobie usta takim średnim. Nie jest to za łatwe, wychodzę poza kontury, ponieważ za krótka jest tutaj ta kredka. No dobra, może coś ciemniejszego. A. Przecież brudna ta końcówka. O nie, i się łamie. Nie jest to moja ulubiona konturówka, już widzę. To jeszcze to najjaśniejszą spróbuję. Nie będzie to absolutnie moja ulubiona konturówka. Nie, nie polubimy się. Jest bardzo jest taka bardzo twarda, bardzo ciężko się nie maluje i nie podoba mi się. Nie podoba mi się w ogóle. Jest brudna cała końcówka już. Nie wiem jak ta z Clarins w porównaniu by wypadła, ale ta... Nie polecam wam tego produktu. Słaby jest. Jest po prostu za twarda ta konturówka. Ja nie lubię twardych konturówek. Konturówka powinna być mięciutka, przesuwać się po tych ustach tak gładko. A tutaj tego nie ma. Zobaczę jeszcze ten drugi długopis. W tym drugim mamy lip liner. Lip liner, nude, to nie wiem co to jest. I black i brown. Chyba ten sam kolor. Spróbujmy ten brown, który tu mam. Jak on się nada do oczu na, jako kreska. Może ten nude to jest do oczu? Tak, ten nude to jest do oczu. Ten najjaśniejszy, jako na linię wodną. Właśnie teraz sobie to uświadomiłam. I czarna. Przy linii rzęs jeszcze. I brązowa na dole. I ta nude. Tak, to jest ta nude. Tylko wytrę sobie porządnie. Na linię wodną. Ale ona na linię wodną jest za twarda, już wam mówię. Okej, tak to wygląda. No to teraz drugie oko.
Kochani, i tak wygląda ten makijaż. Wytuszowałam sobie też rzęsy, podkręciłam je moją ulubioną zalotką. I powiem Wam, że niestety kredek z Revolution Wam nie mogę polecić. Są bardzo twarde, zarówno do oczu, jak i do ust. Makijaż nie był komfortowy. Mam ochotę nałożyć sobie błyszczyk. Mam tu błyszczyk z Rihanny. Bardzo suche te produkty do ust. Zresztą do oczu też. Nie malowało się fajnie, nie rozcierało się fajnie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie można tam włożyć żelowego linera, no bo będzie się rozpływał, będzie się łamał, ale za twardy też nie może być, bo jak widzieliście, łamał się mimo wszystko, bo był po prostu za twardy. Ten do oczu już mi się bardziej podobał niż ten do ust. Ten do ust był brudny, ponieważ jak wiadomo, jak malujemy usta, jeździmy sobie jakby po całych tych ustach i nie malujemy małymi kreseczkami, tak jak brwi. Produkt do brwi zdecydowanie o wiele bardziej mi się podobał, na 100% będę go używać. Bardzo odkrywczy, jeżeli chodzi o brwi, to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, natomiast tutaj... Może tylko do oczu bym używała, naprawdę. Ten do ust zupełnie nie zdał egzaminu. Kolory nie są zbyt rewelacyjne jak dla mnie. Wiem, że to ma być właśnie taki, to ma być takie nudziaki do różnych szminek, ale no za twarde dla mnie. Do brwi Wam bardzo polecam, świetnie się sprawdził, na pewno będę go na co dzień używać. Nawet można ze sobą zabrać gdzieś tam w podróż, nie zabierać innych produktów, a nawet tego korektora czy rozświetlacza możecie użyć, wiecie, na twarz i jak w razie po prostu zapotrzebowania. Jestem tylko ciekawa, jak się będzie zużywał. Póki co rozmawiałam z Hanią i mówiła, że zużycie jest podobne jak do innych kredek, więc tutaj macie, wiecie, dwie kredki i właśnie dwa korektory, więc to jest bardzo fajne. No to troszeczkę w topa. Chciałabym przetestować jeszcze ten sklerens, żeby zobaczyć właśnie, jak będzie się sprawdzał. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy testowałyście już te magiczne kredki, magiczne długopisy. Dla mnie to jest zupełna nowość i bardzo chciałam tutaj przed kamerą przetestować, bo lubię takie dziwne rzeczy testować. No i zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie testy na żywo, bo Wam pomagają w Waszych wyborach zakupowych i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!